No halo. No witam, cześć. Cześć. Nie, wiesz co, poszłam zapytać, no i tak jak ci mówię, że większość osób jest w takim stanie już dogorywającym, bełkocząco typiającym tam i tak nawet, wiesz, nawet nie byłoby osób, z którymi można by było pogadać. Eckhart już jest tak pijany, że Ta tam gdzieś Eckhart pod jest stołem leży. tutaj. Uebel. Tak. Uebel A Boroto może... jest. Wiesz co, no to on to jest, ja nie wiem jak on to robi, on jest w kilku miejscach czasem jednocześnie. Drugie dno też dzisiaj bardzo tak. Brian podobno też był na chwilkę i też już poszedł, także Gdzie u się tak was to ludzie na trochę rozchodzili. Mareczkowie? No tak. A, to on się udziela tam. A Brian tu się nie łączy właśnie przez tego, przez 777, bo tu aferę zrobili, widzisz i... No. No, to ja tam wiem, że oni tam się tak No, z chciałaś sobie posrobić Bartłomiejem też rybeczkę, mają. tak? Ojejku, ja to oczywiście, że tak. A, bo ty nie wiesz, rybka wrócił, rybka jednak wysłuchał moich próśb i rybka I na wrócił. Mareczkowie Słyszałeś był mnie? dzisiaj? Tak. Już Jest! mnie zdążył wyzywać, Rybka! oczywiście, Tak, 50 wyzywał razy cię? od starych bab. No tak, to jestem, wiesz, starą babą. Ja chciałabym tylko podkreślić, że jestem młodsza od A niego. Madzia jeszcze się No, to tam ja tam ujawnia, wiem, że... czy nie? Wiesz co, ja nie znam użytkownika Madzia, gdybyś No, mógł mi bo powiedzieć, parę wiesz... kobiet za nim lata, wiesz. Ale to No, już nie, no! Przecież to jest nieaktualne. idealna... To jest Co? idealna, słuchaj, partia, to jest, myślę, że Bartłomiej, to jest idealna partia na męża, no. Nie dość, że wiesz, Chciałbyś takiego przystojny, męża? wykształcony, słuchaj, przystojny, wykształcony, zaradny życiowo, bogaty. Czy ty wiesz, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, ile on posiada mieszkań? I nie tylko w nie tylko w Anglii, ale i w Polsce mieszkania. Tak, dom posiada też, tak. On jest z rodziny uczonej, z rodziny wykształconej. To jest, słuchaj, to nie filmuchał. A telewizor ile ma cali? To słyszałaś, ile ma Teraz cali telewizor? malutki, bo rozbił. Butelką. Telewizor ma, motor ma, Butelką. bo Pustą jednak jest, butelkę. wiesz, tak. Telewizor rzucił pustą butelką. Żartujesz sobie? No tak. Serio? No. Ojaja, no, ale w który? Bo to on tam miał te dwa, w No ten ten duży telewizor, nie duży. wierzę. Ten Ja duży. pitole! Ale numer. No, i teraz ma malutki. Ej, to dlatego może on taki chodzi ostatnio, że jest wściekły cały czas na wszystko. No Ale tak. numer. Że go połączymy. Chciałabyś z nim No porozmawiać. dawaj. No. Jejku, no przecież oczywiście, że tak. Zawsze, tak? No oczywiście, że tak. A jak nas zjebie? No to ale przecież to też oczywiście, że nas zjebie. No standardowo, tak? Gumowilców. To dzwonimy do Bartłomieja Dobra. naszego. Dobra. Halo, halo, halo! Najlepszy YouTuber Rekin, tak? Tak. Płacić. A zapłaciłeś już abonament za ten? Szkołę karate? Wiesz co, ja coś tam wysyłałam, tylko że, bo to tak, to też się na mnie zdenerwował, bo wysłałam do Nate'a do ciebie, a nie do niego. Jak On on nie ma uważa, że to, wiesz, donate'u. pod... No właśnie, wiem, no. No, do mnie kazał wysyłać, bo na zęby, żebym sobie wprawił. No. On też tu po złotówce wysyła. Dlatego pan złotówka ma też ksywę. No powiedziałam mu ostatnio, że No po ale jak on prostu, chytry, że to co, jak co, co ale byś nie przy nim wypada, tak, miała? ale Ty to nie wolna wypada, jesteś? nie wypada. To, co mu powiedziałam, to powiedziałam mu, że nie wypada, że dziaduje, że się zachowuje jak ostatni dziad, żeby po prostu po złotówce. No, ja bym zrozumiała, jakby to wilk robił, to bym zrozumiała. Ale że rybka, taki biznesmen, taki człowiek sukcesu, no. Och, bo pan się powinien poprawić jednak z tymi. Do niego to by takie pasowały donaty na przykład 69 zł, prawda? O, to bym mogła zrozumieć, ale złotówkę. I ty byś chciała być jego dziewczyną, aby ci rzucił na te kosmetyki i na to?
A co to ja piękna jestem z natury, to ja nie potrzebuję kosmetyki. No ale na coś. Choć co mnie do pracy byś też poszło, no tylko że on, widzisz, zamknęli mu pierożka, bo te. Ale jak do pracy? Co? To przecież on tyle zarabia, to przecież aha, myślę, żebym nie musiała pracowała, pracować. No, tak? Ale gdzie bym pracowała? Przecież on to, wiesz, on to tyle zarabia, to bym nie musiała. O, pojawił się, mógł... jest tak. Na zielono, chyba będzie zaraz. Zaraz go tu dajemy. Trzeźwy był chyba na Mareczkowie, tak? Tak. Aleksander z Sambora to jest nie najlepsza ta kobieta, tak. Bo się pytałem, z kim rozmawiam tutaj. Ja już nie, nawet nie wiem, gdzie mam patrzeć, gdzie siedziałam na głosówce z Syrenką. Rozmawiałyśmy, oglądałyśmy tego live'a twojego, słuchałyśmy sobie. Później odebrałam, jestem tutaj, gdzieś jeszcze w międzyczasie YouTube. Mówię, że jestem tylko kobietą, multitasking to nie jest moja mocna strona. Kobieta to, do czego się nadaje, to właśnie tak jak powiedział Rybko, rozmowa o botoksie, ewentualnie gotowanie jego małży i tam robienie mu sushi i te wszystkie jego tam te rybki, krewetki, muszelki, kałamarnice, bo on to za owoce morza tak. No ale to tak, to ja bym mogła mu gotować, słuchać, sprzątać, tak. No, tam te telewizory, mieć oko na telewizory, żeby się z nimi nic nie działo, tam przeczyszczać skórzu i takich tam. Kuchnię sprzątać, bo on ma zasypaną kuchnię, nie wiem co. To może ten, randkę w ciemno wam zrobimy, taki program dzisiaj, może odbierze. Tak. Ale to do Anglii byś do niego chciała, tak? Bo ty w Polsce czy w Anglii też jesteś? Australii. Aha. To jak byś do niego? Chyba, że ty byś go zaprosiła. No oczywiście, słuchaj, nie? Język zna, przecież Bartłomiej, no to nie widzę problemu. Ale na co cię urzekł? Na te włosy 30 centymetrów? Urzekł mnie tymi swoimi nowymi włosami. Nowymi włosami, no swoimi, dupy, swoją gestą, swoją czupryną mnie urzekł, tak. Nie wiem, jak to się stało, Bartłomiej się pokazał w nowych włosach, super takich, wiesz, taką grzywą. No, to tak, to mnie urzekł. No, ale oczywiście też z zdjęciami z młodości, nie wiem, czy ty widziałeś, jak on wyglądał, jak był młody, jak wyglądał jak jeden z chłopaków z Just Five. Wiesz, włosy blond, tlenione. Tlenił sobie włosy na taki jasny blond. Tak do góry stawiał na żel. No i był tak, mister Rybka. No w ogóle to wiesz, no zresztą wiesz, no to ja to nie jest uczucie jednostronne. Tam były, wiesz, tam były takie rzeczy. Ja to wiem, że Rybka tak po prostu tylko udaje. Że to jest ta stara baba. A chociaż nie, on mi napisał, poczekaj, bo ja dobrze sprawdzić, ale on mi coś napisał ostatnio w sumie, że ma dziewczynę, czekaj. Bardzo mnie Rybka TV. Tak, a do dzisiaj wiadomości, słuchaj, czytam wszystkie wiadomości, mogę używać słów niecenzuralnych? Dobrze, Bartłomiej Rybka TV, mojego czasu to była godzina 4:40 rano. Stara ci po 45-letnia. Erkada sobie zatrudniła, tak, tak, czytam to, co pisze. Najpierw dzwonił, nie odebrałam i pisze tak. Stara ci po 45-letnia. Erkada sobie zatrudniła. Głupia ci po stara w wieku 45 lat. Erkada podłączasz, który jest upośledzony i wyzywa innych na innych portalach. Na twoim także. I co się dziwisz, że ja na taką patolę jak ty nie wchodzę? Dziewczyny mam. Śmiejemy się z was. I tutaj mnóstwo takich emotikonek różnych z delfinkami i rybkami. Czyli to znaczy Rybka ma dziewczynę i słuchaj, i opowiada o tej dziewczynie najwidoczniej, o wiesz, o ludziach tutaj. I że się jeszcze z nas śmieją. Rybka ma dziewczynę. Przypomniałam sobie właśnie, nie, no moje serce jest złamane w tym momencie drugi raz. O. Ciekawe. Ciekawe, wiesz, ja się tylko dziwię,
Znaczy, tylko się zastanawiam, czy ta dziewczyna to tak na pół godziny tylko, czy sobie pozwolił na godzinę aż, nie? Bo to chyba taniej na pół godziny. Jak myślisz? Słata, co tam za portal jest w Anglii, żeby na dziewczynkę umówić się? No bo tutaj właśnie pisał Bartłomiej, że ma dziewczynę, no to ja nie wiem, czy to co i no inna to chyba nie wiem, no nie. A może ma dziewczynę? Podobno muchy No je tak. z tego. Wyjada muchy z Z whisky. whisky. Tak? To ty sam Słyszałam to ciebie, przecież no u mnie mówił, tak? Że ma słyszałam. Tak, muchy. tak, tak. No ja od ciebie, ja to sobie wiesz, jak nie mam co robić, to sobie lubię tam te twoje takie Szoty, tak? posłuchać Rybki. do sprzątania. Też się No. zgadza, że rybka the best? Najlepszy jest, prawda? Wiesz co? Czy są lepsi od rybki? Mr. Znaczy ja to wiesz, dobra, to jest tak na serio ci powiem już bez Na smyszkowania, Tinderze. że ja wiesz co, że ja lubię rybkę, bo ja rybkę znam bardzo długo, nie? Znaczy bardzo długo, no dosyć długo go znam. Najdłużej chyba tutaj ze wszystkich chłopaków. RKD też długo znam. I dlatego ja jestem taką osobą, która się przywiązuje, nie? I, no i dlatego mam taki sentyment do niego, ale powiem ci szczerze, że tak jak słucham, to na pewno jest jedna osoba, która jest bardzo fajna, bardzo ją lubię, tylko też nie pamiętam nikogo, ale poczekaj, zaraz znajdę, bo chyba będę widziała na... Czekaj, to będzie... kurczę... Wiesz co? No kurczę, nie mam. Mówię, to jest na pewno człowiek od ciebie, tutaj przychodzi do ciebie. To był jakiś, chyba coś z jakimś owadem w Niku. Możliwe, że tak, możliwe, że tak. No, to bardzo fajnie jest. I nie wiem, czy od ciebie z live'ów. Na pewno oglądałam sobie na YouTubie. Marcin Chudzik jest fajny. A budzik, no ale budzik to chciałby 250 zł. Alo? No, cześć Moskito, tu koleżanka cię do Ojej, ciemnicy kuma! Ojej, wywołała. kochany. Dzień dobry. To w terenie. Ja jestem w terenie, w ciemności i tego. Ja tu nie porozmawiam chyba. Przypadkowo tylko się złożyło, że tutaj. Przypadkowo się złożyło. Już co nie mówiłam, ja z nim Oj, mówiłam. koleżanko mi wieje wiatr w uszy, jako wiatr w uszach. Przepraszam, nie słyszę. Bo ja się teraz zaczerwieniłam i Zdziwiłeś się tak? zmieniłam trochę. Tak. Czemu ze Właśnie nim mówisz? mówiliśmy, bo właśnie tak się złożyło, że rozmawialiśmy o tobie. W sensie tutaj Czosnek pytał, kto jest moim zdaniem fajny na tych głosówkach, na tych rozmowach live'owych. No i właśnie tutaj powiedziałam, że ciebie słyszałam ostatnio, że ty jesteś fajny. I kilkanaście sekund później weszłeś tutaj no, do rozmowy, dołączyłeś. Dlatego. Rekomendacje miało coś kogoś, tak? Nie, ja cię słyszałam już wcześniej tutaj u niego na live. A widzisz. Kurwa. Nie, no dobrze, no. Jesteś na kanale, na live, no to możesz na prywacie napisać też, nie? No teraz to ja nie mogę gadać, bo jestem w terenie i tego. I sobie wchodzę. Tak. Wchodzę z Będzie, tylko No, tak, przepłynie Rafał. dwie długości jeszcze wanny i będzie. Rafał, ty to już napisałeś 20 historii innych, nie? Jakie historii? Swata, tak jest czy nie jest? Swata bywa, nie jest. Takie masz tendencje, Ale tu mnie Rafalski. najlepsza właśnie ma dylemat, kogo wybrać na męża, czy rybkę, czy komara. Dobrze, że nie mucha, bo by cię rybka zjadł. O proszę. Kto ma ile procent? Kto ma ile procent poparcia w twojej głowie? Do koleżanki mówię. No tutaj mówiłam, że ja jednak, no ja lubię rybkę, bo mam sentyment do niego, ponieważ no znam go już troszeczkę czasu, więc rybka w moim sercu będzie zawsze, mimo tego, że mnie non stop wyzywa.
ale tak wierzę, że jemu to przejdzie z czasem, zrozumie, że on jest jednak starszy niż ja. Więc może zmądrzeje. Ale to, nie, no tutaj... Ile na liczniku ci wybiło? Można mówić? Można mówić? Mniej niż rybce. Mniej niż rybce. Rybka no, jest starym chłopem, ale mimo wszystko stary chłop nigdy nie będzie tak stary jak stara baba. Jest nie fair. Ale taka prawda. Ale czekaj, żebyś miał zarys sytuacji ogólnie, nie? Ja jestem na tych streamach bardzo płytko wchodzę w te uniwersa i tak dalej, nie? Ja po prostu sobie wszedłem do Ralfa, bo poszedłem do Swaty, bo Swata jest lokalnie tutaj, nie? Mieliśmy wspólną kolegę, wpadłem do Swaty i Swata gadał na tych streamach na Skype'ie. No i tam pogadałem parę razy i no jakoś tam się wkręciłem, tak? Ale ogólnie ja nie jestem głęboko, ja tutaj nie spędzam życia na tych streamach i w tych uniwersach. Więc ja to nie wiem, co jest to, nie wiem ile rybka ma lat i tak dalej, nie? No to wiesz... Ja po prostu wchodzę, ja mam, wiesz, oddzielne życie, w realnym życiu. No i tak powinno być, i tak jest zdrowo, najzdrowiej. No. Nie wiem, możemy pogadać później, bo ja tutaj jestem z ludźmi, więc trochę ignoruję ludzi i dlatego muszę sobie iść na razie, ale... Słucham? Z Czachami. Nie, wiesz z kim jestem? Między innymi jest kolega Wspinacz ze streama. A, pozdrów go, co pająk, tak? Tak, człowiek pająk, nie? Czekaj chwila. What's up, man? I mentioned you. I'm speaking to owner of the channel and some lads who is interested in me and that shit. Yeah. From the stream, from YouTube and shit. And he said, because I was live streaming with video, yeah? So he saw you on YouTube, a little bit, like fucking 50 views, something like that, he saw you climb that wall, yeah? but he's saying, like, you know, greet him, yeah, like, say hello to him. Oh, hey, man, how are you doing? Hello. English? No English. No English. Oh. I'm Poland, Ralph TV, hello, mister. Hey, man. How you doing, bro? Woo! Palma do palmy. Za palmy. Yeah. El mosquito, comarín. Co tam? El mosquito. Hola mala. The name in the universe, you know. A ty nie najlepszą umiesz po angielsku? Oczywiście, że umiem. Bo rybka też twierdzi, że jest po angielsku. Talk to him. This guy is a womanizer, yeah? Talk to him. So, czekaj, nie najlepsza po angielsku, nie najlepsza po angielsku do kolegi. But I'm not looking for a husband. That was just a joke. Like, I mean, if Bartłomiej wants, I might think about this, but for now, I would rather say thank you. And so, Mr. Womanizer, I appreciate, I like girls more. I have a girlfriend and I have a girlfriend too. Oh, that's nice, that's cool. That's really cool. The girls are cool. Can you turn your speaker up? Can I Mówcie coś. Coś? What were you saying, sorry? No powtórz, on powiedział, co mówiłaś, powtórz to. A, Boże drogi. Nie, po angielsku. Yes, I was just saying that, thank you, but I'm not looking for anyone right now, and that's it. I wasn't offering, I don't know what he said to you. I don't know what the fuck he said to you, but I wasn't offering at all. On ma dziewczynę. Oh, he said you are womanizer. No. He said you are womanizer. That you're looking for not only girlfriend, but possibly the wife. You would like to offer her. Yeah, that's what he said. That's what he said. That you are likely to offer hospitality, the apartments, and all of this. She probably that you are a very good candidate for a husband. That was a recommendation about you in here. So, you know,
Well, you are looking for a husband, like you know, you have five kids. No, absolutely not. I have a girlfriend right now, and I'm happy with her. Oh, you got, she has a girlfriend. All right. Yeah, she said that like seven times. Oh yeah, she has something on the other side of a rainbow. Mhm. Okay. But it's all right. It's all right. We are people. We are all people. We can make our own choices, don't we? Exactly. Okay, no to ja sobie tutaj tego, czekaj. Trochę miałem zagwozdkę, że masz dziewczynę, ale jesteś zainteresowana mną, czyli no, czy już nie. Ja się po prostu w tym momencie próbowałam jakoś wykaraskać z tego impasu. Nie, chłopaki, nie szukam, żeby było wszystko jasne, nie szukam sobie chłopaka, ani męża, ani nikogo takiego. Może być tak odebrany, no ale nie wiem. No co, no, mówisz, że jesteś, masz rybkę i zainteresowana jesteś, ale masz dziewczynę. Tak, a dziewczyna jest syrenką. To się wszystko trzyma kupy i zostaje w rodzinie. O! Rybko syrenkowy, tak jest. No. No, kurczę, no, fajna kurcząca propozycja, no i można kiedyś się zgadać, no ale jesteś w Polsce, no, tak? To dałbyś radę... Żeby to nie było tak, że tego, że koleżanka mi kolegę przyprowadzi, by nie chciał... Kolegę właśnie za kindybała i... A, tak, 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 to... Oh, fuck, I can't scream through that fucking shit. Tam uważaj, bo wiesz, żeby cię Anglik nie wziął we ślinę. Dobra, bo ją ci komary lubią. To jest jakieś kurwa ogrożenia dla krów przechodzę, nie? I w ogóle po parkach chodzę w ciemności, więc... Tak, pogadamy. Spędzasz gdzieś. Dlatego, na tam, no. Nie znajdziesz pracy i nie wykąpiesz się, to do swaty masz nie przychodzić. Idziemy na was ściany jutro. A trzyma cię coś tam w tej Anglii w ogóle? Bo jak szukasz pracy, to musisz tam być? Trzyma cię tam coś? Powiem ci, że ja mam takie coś, ja mam progresywne podejście do życia, nie? I ogólnie... Mimo, że ja, żeby to nie było źle odebrane, tak? Ja nie chcę wrócić do Polski, ale to nie z tego powodu. Ale nie, ja nie myślę o Polsce, absolutnie nie myślę o Polsce. A o czym myślisz? Nie, bo ja na przykład, a dlaczego na przykład nie Australia? Ja zapraszam do Australii. Do Australii? O kurwa, to o tym marzyłem. No ale muszę mieć coś. Ja się próbowałem dosyć do Australii, ale tam trzeba ludzi, którzy mają fach w ręku. I którzy są potrzebowani w tym momencie dla kraju. Mm-hmm. No tak, jeżeli myślisz wiem, o czym mówisz. Polarze, tak? Wiesz co? Nie wiem, jak jest w tym momencie, jakie są zawody na tej liście, o której mówisz, ale no tak, takie prace i takie zawody są wysoko opłacane, naprawdę. Budownicze, wszelkiego rodzaju właśnie takie prace. Wykończeniowe, remontowe, no to naprawdę to są dobre pieniądze. Bo, ale to jest tak, no kurczę, czy ty, jakie masz prawa w tej Australii? Czy ty jesteś pełnoprawnym obywatelem tej Australii, tak? Jestem tutaj legalnie, jeżeli o to pytasz, tak. No, jesteś legalnie, ale ile masz praw? Ile masz praw? Czy jeśli, powiedzmy, taki scenariusz sobie napiszmy, nie? Że ja będę jechał do Ameryki, nie? I będę chciał się z tobą ożenić i wtedy dostanę za to jakąś wizę, czy wejście, nie? Jakieś wizy, nie wizy, nie? Nie, to w ten sposób nie. Nie, to musiałabym być citizen. O, no musiałabym, no czyli nie jesteś citizen. Nie. No, to nie wiem, ale ja w ogóle nie wiem. To już dawno. Jedyne, co ja wiem o tobie, że ty jesteś zainteresowana i tyle. Że taki był, nie, kto był interesującym człowiekiem ze streamów, no o to chodzi. Tak, to ja powiedziałam właśnie, że ciebie zauważyłam, tak, że ty jesteś interesującym człowiekiem ze streamach, tak. No to możemy porozmawiać, no nie, na prywacie możemy popisać sobie, no. Jak jesteś u Ralfa, czyli widzisz mnie, więc możemy sobie porozmawiać prywatnie później. Bo teraz, bo jestem w środku, kurczę, nie chcę przepisać. Jestem w środku, nic nie widzę, nie wiem, co się dzieje i muszę wrócić do domu, nie? I piję prowadzę. To ciao. Okej. Okay.
Okej, okay. No to ciao.